witam Was serdecznie, moi drodzy, na pięknym Peak District. Dzisiaj znajduję się na samotnej lokacji Flat Hill Day. Od razu z góry przepraszam za niedogodności, co chodzi o dźwięk. Popsuł mi się mikrofon, więc dźwięk jest bezpośrednio nagrywany na telefon, a znajduję się od niego jakieś 2 metry, więc nie wiem, jak mnie słychać. Mam nadzieję, że jakoś mnie słychać. No, za mną znajduje się dolina Flat Hill Day. Świetna lokacja, przyznam szczerze, że rzadko tam to już nie byłem, chyba 6 lat ostatnio, kiedy wstrykałem timelapse o PBC. Postanowiłem dzisiaj przypadkowo przejazdem tutaj zajrzeć. Niestety na mnie dopisuje mi zbytnie, pogoda jest szaro, zero kontrastu, nic się nie dzieje, ale jak już tutaj jestem, to poczekam, spróbuję. Może tak, coś tutaj delikatnie się coś przebija. Troszeczkę światło mogłoby przyjść, no już jak tutaj jestem. Kompozycję mam ustawioną, ale tę kompozycję Wam pokażę, jak już będę wszystko pstrykał. Na razie poczekam na światło Flat Hill Day. No jeszcze sam piękny kamlot przede mną, dolina, w dolinie płynie rzeka. Spokój, cisza, w ogóle nie wieje. Warto ruszyć tyłek i połazić. Nawet chociaż po PDC tutaj mam fajnie pod nosem, ale pojutrze już jadę na Anglesey, do Walii. Później zaraz 2-3 dni później na Lake District, więc gdzie będzie się działo. Mam nadzieję, że muszę ten mikrofon zorganizować krótszy, gorszy, który teraz się posłał. Dobrze, że się zorientowałem, bo nagrywałem wszystko, a później patrzę. Nic nie było słychać. Okej. Coś tutaj powolutku się zaczyna światełko przybijać, więc korzystam z sytuacji i zaraz się widzimy. Flat Hill Day jest świetnie. No i jestem po godzinie, albo i po półtorej godziny, gdzieś tutaj czekam. Sprawdziłem pogodę i widziałem właśnie, że chmurki mają się przetrzeć po godzinie mniej więcej. To mówię, poczekam sobie. I warto, ponieważ słoneczko już zaczyna się tu przybijać z chmurki. Robi się teraz ciekawie, zaraz słoneczko, pewnie światło się dostaną, więc będzie światło, cień, to co lubię. Tak mniej więcej wygląda moja kompozycja. Będą dwie, właśnie tak jak teraz jest horyzontalna jedna i druga kompozycja będzie portretowa. Zobaczymy to lepsze. Spójrzcie sami, czy to nie jest piękna lokacja. Zapomniano przez fotografów, wszyscy walą na Mantor albo na gdzieś tam te główne lokacje, a tu jest już tyle możliwości. Trzeba troszeczkę chcieć, poszukać, pokombinować. No i warto było poczekać, moi drodzy. Godzinka, półtorej, ale spójrzcie sami. Jest przepięknie, jest przepięknie. Tutaj po prostu się taki mordo zrobił. Wszystko zaczęło parować, bo był przymrozek w nocy. Znad tej rzeczki, teraz wyszło słoneczko. A się z wrażenia zaplułem, przepraszam. I to wszystko paruje teraz i w tej dolinie się taki mordorek zrobił. Ale się zaraz strasznie się jaram takim rzeczami. Kocham naturę i każdy to kocha, to wie, o co mi chodzi. Spójrzcie. Nie, co w ogóle widzicie tam. Teraz wszystko ustawię. Powiem Wam, pokażę Wam zdjęcie mniej więcej, jak wygląda jedno zdjęcie, kiedy jest bez światła, brak kontrastu, płasko. I zdjęcie kolejne zrobione godzinę później. Dwa inne światy, totalnie lokacja wygląda inaczej. Tutaj ta skała przede mną, ona jest pięknie zarośnięta jakimiś glonami, nie wiem, co to w ogóle jest, ale ta roślina teraz dopiero ożyła w świetle słońca. Po prostu coś pięknego. Już Wam pokazuję mniej więcej, co się tutaj dzieje. A jeszcze wstrykam parę fotek, co z dronem polatam, no jest przepięknie. Warto było. Pamiętajcie, cierpliwość popłaca. Każdy fotograf o tym wie, więc to zobaczę. Na obecną chwilę tak właśnie się prezentuje mniej więcej lokacja oświetlona. Spójrzcie sami, jaka piękna mgła. Cóż tu się dzieje? Coś wspaniałego.
Moi drodzy, po kilku godzinach na Latkildej udało mi się uzyskać zdjęcie takie, jakie chciałem. Może nie do końca, ale na 98% jest fajnie, naprawdę zadowolony jestem z tego zdjęcia. Przemarzłem, powódku zbieram się, jestem głodny. Jeszcze czeka na mnie spacerek. Jakieś 20 minut do samochodu zjem. I to było na tyle, taki krótki filmiczek. Całkowicie na spontana, nie spodziewałem się, że cokolwiek będę kręcił, ale mam nadzieję, że spodobały Wam się zdjęcia, lokacja Lathill Day. Przychodźcie tutaj na spacery, naprawdę fajna lokacja. Pozdrawiam Was, wracam do auta, ale to może nie koniec, kto wie, jeszcze po drodze może zaliczę jakąś lokację, jeszcze nie wiem. Na razie muszę coś zjeść, bo jestem cienki dołek. Lathill Day, dziękuję. Zobaczymy.